Halo, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2019, seria Felsbrun. W dzisiejszym odcinku będziemy zbierać słonecznik, ale nie tylko. I będziemy się sobie jeszcze zbierać też soję na nowym polu. Nowym polu? No, bo wziąłem sobie kredyt poza odcinkiem i zrobiłem tam parę kontraktów i kupiłem sobie pole numer 10. Robimy poprzeczniaczek i kosimy sobie słoneczniczek. Zaraz tam puścimy sobie tego majstra. To on 125-krotnie, tak, 125, także to powinien być dobry plan. Kupiłem sobie pole numer 10, jak widać, o, na landach, tak będzie lepiej widać. Kupiłem z tego względu, bo po prostu mam plan. Bo też kupiłem między innymi, bo tam soja była, tak? No, bo tam była soja, dlatego kupiłem też ten land. A kupiłem z tego względu, żeby mieć możliwość większego kredytu, bo planuję wziąć na maksa kredyt później, tak za, no, zimą myślę. A to jest uschnięty słonecznik? Czy to jest gotowe do zbioru? Wzrost to jest niby zabrany tutaj. Tak, to jest uschnięty, a tylko że na a, bo na słoneczniku jest tak czułowo widać. To jest dobry. A tutaj widać jakąś różnicę? A, widać, że nie ma tych takich łusek naokoło. Ale to prawie tego nie ma widać. Dobra, nie masz. Tylko się tniemy ten słonecznik po prostu i tyle. No, mam plan, żeby postawić turbinę wiatrową i będzie ona sobie kręcić, tak? I codziennie będę dostawał, a czy co godzinę będę dostawał $500. No, może powiecie, że to nie jest dużo. Ale cały dzień, no to sobie 24, to sobie 12 tysięcy wykręci. Czyli na kredyty będę miał i na lekkim plusie będę. Także to mi się podoba. To mi się będzie podobać. No i głównie chodzi o ten, że będę na plusie. A, przystawki sobie nie skręciłem. A, dobra. Miałem sobie skręcić ją na 22, ale zapomniałem o tym. Nawet nie wiedziałem, że ona jest nieskręcona. Ale dobra. Ale widzę, że to jest plus 125% cały czas. No i słonecznik od razu będzie. Spadła ta cena. O kurczę. A, bo czas był kręcony. Ale tutaj jest jeszcze dobra. I od razu będziemy sprzedawać. Azot nie, pH nie, też nie. Flon. No tu jest 125% na dole. A, no bo tam jest iód, dlatego jest 125%. A tu już jest gorsza ziemia, już widać, że schodzi z plonu. Wytniemy sobie tutaj dwa, może trzy poprzeczniaczki nawet. No i powiem wam tak, że no dzisiaj jest 22. Co? Luty. No i trzeba powoli. Powoli, no. Trzeba po prostu cisnąć tego Felsbruna też do przodu. No cisnąć jak raz na 2 tygodnie jest film, no ale sorry. Teraz jak zauważyliście, króluje na moim kanale płot. W sensie jest sąsiad za płotem seria. I seria króluje też. Seria o nazwie Dywalary Deotfam, czyli Tiamnacy tak zwane. Na timelapse wrzucam dzień przed. Są przed zapłotem, specjalnie tak wrzucam. Po to, żeby mieć jakąś systematyczność, tak? No bo timelapse'ów na dzień dzisiejszy, czyli na 22 lutego 2021 roku na godzinę 19:32 zostało mi po prostu do końca skarmić te moje belki krową. I kupić. Nie kupić, tylko zebrać ten. Z całej mapy słonecznik. Wszystkich moich pól. Zebrać słonecznik i będzie koniec serii. I po prostu sprzedaż maszyn. No i już będzie wtedy finish. No i mamy 6 ton. No to zrobimy sobie tam przymiezy. Może dojedziemy. Na 3 poprzeczniaczki wystarczy.
Jak starczy czasu, to jeszcze pojedziemy na soję kosić. A jak nie, to... pojedziemy sobie w połowie odcinka, w sensie drugim kombajnem. Tutaj jak jest to 25%, to widać, że lepiej sypie. No też ta przystawka jest tam prawie 6 metrów, także to też nie ma co wymagać. Tak? Ale zmiana kombajnów też będzie powoli, ale to jest jeszcze czas. Ja wam mówię, jeszcze do nowego kombajnu jeszcze czas jest. Dla mnie jest priorytetem, o, można tak powiedzieć, priorytetem kupić, w sensie, no, poczekać na zimę, sprzedać te plony, co mam, czyli sprzedać te 40 ton, owsa, no, i wtedy wziąć na maksa kredyt, jak się da, i kupić turbinę wiatrową. Taki mam plan. Ale nie dojechałem. Bo troszkę za dużo zbiorniczku miałem. Ale byłem bliziutko. To 25%. Także plon jest elegancki. A już pierwsze 8 ton ledwo na przyczepę. A także to jest dobrze. Tutaj 19 i 20 to sobie skończę poza odcinkiem. Bo w kolejnym odcinku będziemy sobie robić już akcję. No, jaką akcję? Akcję powiększanie dziesiątki. I będziemy kupiwać. Nie wiem, czy mnie będzie stać, ale naprawdę mnie będzie stać. Po sądniku mi będzie stać na tę. Na skauta. W sensie na tą maszynę do robienia próbek glebowych. I ją sobie kupię po prostu na własność, bo tutaj pola będą robione tak, że no, by się przydała. A mówię, te 500 z wiatraka jakby było codziennie, w sensie nie codziennie, co godzinę, a dziennie 12 tysięcy. No, 12 tysięcy to ile bym na plusie? A, bo od kredyta bierze tylko 3 tysiące. No to bym był 9 tysięcy na plusie codziennie. A codziennie 10 tysięcy, 9 tysięcy dostawać za darmo praktycznie? To brzmi jak plan. I chyba sobie go tu na polu walnę, tak jak Mafia Solec miała. Bo mi się to podoba. Tutaj na samym szczycie tutaj sobie walniemy na 18. Bo to fajnie będzie wyglądać, nie? Jak będę jechał i tutaj wiatrak będzie się kręcił. A kiedy przebudowa gospy? Nie wiem, czy w ogóle będzie. Trzeba cisnąć Felsbruna. Znaczy no, bo to jest tryb trudny, jakby ktoś nie wiedział, tak? Dlatego mi tak bardzo zależy na tym wiatraku, żeby dostać kredyt taki duży i postawić wiatrak. Bo no. I to jest season jeszcze, to już w ogóle nie. Ale z tej soi będzie kasiora to. Znaczy to wszystko zależy od planu, tak? Tu po prawej, tutaj na tym 19-20 będzie dobry plon, bo tutaj jest moja gleba. Jest azotu na 200 kg rzucone i jest próby glebowe są zrobione, a tu nie ma prób. Także tam myślę, że będzie jakieś... Nie wiem ile tam może być procent plonu, ale... Albo nie wiem jaka ta jest... Nie wiem nawet jaka tam jest ziemia. Ale to się przekonam. No i elegancko idzie zbiór tego słonecznika. Aż tak dużo tego mniejszego plonu nie ma, tylko taki narożnik nam jest. No tak jak idzie gleba po prostu. Gdzie to jest? Nie azot. PH. Tutaj spada trochę jak kosze. Na 6,5 spada, dobra, ale to tam się dorzuci wapna, to nie będzie widać. No o, tutaj jak idzie ten piaszczysty ił. Tutaj ten kawałek. O, już widać, że jest spadek plonu. Jest trochę niższy. No ale tak to. Czyli tutaj będzie na rogu ił, a tu zobaczymy sobie, tu będzie pełno piachu pewnie na rogu. Nie wiem, nie mnie to oceniać. Nie znam się. Dobrze, i kosimy dalej. Teraz w najbliższym czasie, jak się skończy ten... Jak się skończy... No! Rozumiem to. Się skończy timelapse,
To też będę miał już mniej nagrywania. Będę miał już mniej do nagrywania. No bo już nie będę tyle czasu marnało, tak? Na przykład dzisiaj siedziałem 6 godzin i nie nagrywałem w timelapsach. Siedziałem 6 godzin. Ogarniałem save'a. Bo po prostu nie chciałem się na timelapsie robić, w sensie, że taki nudny timelapse to by był. No, duże ogarnianie zwierząt, nie? Tam jeszcze pole dokańczałem. Dokańczałem. No, dobrze powiedziałem. To na dole. A czy to... Nie będę wam mówił. Zobaczycie w swoim czasie. Tylko, że... No, jak ten film leci za tydzień. A timelapsów ja mam 11 albo 10 do przodu, tak? Znaczy, no 9 mam do przodu chyba. Nagrane. Czyli mam na jakieś... Na jakiś miesiąc, tak? Na miesiąc, no bo średnio co 3 dni. To chyba tak wychodzi, że co 3 dni wlatuje timelapse. A, czyli na 27 dni, czyli no. Czyli na miesiąc do przodu. No i elegancko. Facebook musi być kontynuowany. No bo czemu by nie? Bo fajnie mi się gra na Facebooku. Chociaż ostatnio mi się przestało grać. Jakoś tak nie miałem chęci, żeby przyjść, ale dzisiaj tak mówię, ty kurde, 19.13 wybiła. A brat zawsze idzie sobie do pokoju o 19, także 19 do 20 mam czas, to 45 minut. Znaczy on, no zależy. Nieraz idzie o 19.13 do pokoju, a nieraz idzie przed 19, także to jest różnie. Ale średnio mam te 45 minut na czasu na odcinek, tak? I to mi się podoba. Jak nie da się za dnia, to trzeba wieczorem nagrywać, tak? No i dobra, i gitara tutaj docięta, to najważniejsze. My sobie zetniemy cały ten słonecznik, bo tak fajnie idzie ten słonecznik. A soję to tam... A tam tylko urywkowo sobie zrobimy. Bo na 10 i tak będę walczył w kolejnym odcinku. Z pługiem. No i potem zrobimy sobie jeszcze kolejny odcinek. Jak będziemy już planować sobie siewy. I będziemy sobie siać. Tam trzeba będzie próby zrobić glebowe. To będzie też fajny odcinek zrobienia próbek. Myślę, że uda mi się zrobić fajny odcinek z robienia próbek i... I ten, i kulter tam będzie wlecieć musiał. Bynajmniej na pole numer 10. Na ten kawałek, żeby zrobić, nie? Bo na to zaorane to już nie jest musowe, nie? No. I powiem wam tak, że ten Precision Farming mi się podoba, ten mod. Dlatego na pewno ja będę używał go na większej ilości serii. Ostatnio jak widzieliście? Tak, widzieliście. No bo jak ja to nagrywam, to jutro ten film watuje. To na kolonie wrzuciłem, już mogę mówić, tak? No bo ten film już dawno był. Że na kolonie sobie wrzuciłem też Precision Farming. I tam powiem wam, że nie jest za kolorowo z glebą. No, tam nie jest za kolorowo tam z tą glebą, ale da się przeżyć. No i tutaj jest trochę lepiej z tą glebą. Zobaczymy, jak będzie ta dziesiątka tutaj wyglądała, bo mnie to ciekawi. A później kolejnym landem, jaki kupię, to będzie dziesiątka. Bo chcę te drogie landy pierw wykupić. O, i tu będzie 108, a tu... A, tu w sumie widać przecież, że tu będzie piastry 4 IU. I tu będzie 40% IU, a tu trochę... Tu trochę plastego wchodzi już. Także zobaczymy. Chcę tego landa kupić, żeby tu już mieć wielkie pole, tak? Żeby już mieć duże pole i tutaj mieć już dobrze zadbane glebę. I potem... Albo tego landa pierw kupię. O, to jest... Albo to jest plan. Może pierw tego landa kupić, a potem 7. No, zobaczymy. Wcześniej mogłem 650 tysięcy mogłem wziąć kredytu. Maksymalnie. A teraz nawet ile? Nie wiem nawet ile. Ale wziąłem 455. Na pole tamto. A, bo ja tu chyba z kontraktu coś zarobiłem. Dokąd sprzedane bale. O, 9 tysięcy to były wtedy z Michaelem jeszcze chyba. I kontrakty 26 tysięcy, no, czyli to już jakieś tam pieniądze miałem. No i
dobra, jakoś przeżyjemy. Bo czemu by nie? Powoli przeżyjemy, tak? Musimy przeżyć. Najważniejsze jest to, że jak już będzie dziesiątka, to jak będzie minus, to sobie poradzimy z tym. Bo przecież mam jajka, tak? O właśnie, jak tam co na jajek. 1600 jest za jajka, także na upartego można było sprzedać, ale najlepsza cena to nie jest. Dobrze, zrobimy sobie jeszcze przecinkę tutaj. A tu se walniemy. O. Chyba ten jeden rządek zostanie. Dobra, to się najwyżej cofnie później. To się da wszystko, to się da spokojnie. No i tutaj mi się podoba, jak 125% cały czas mi pokazuje plon, no i to tak ma być. No na tamtym polu trochę gorsze będzie. Znaczy nie wiem, czy to sezon będę wapnował, czy mi się to opłaca, ale co dwa sezony na pewno będę wapnował, żeby pecha podnosić, tak? Bo pecha mam tutaj na tym polu 6,50 po zbiorach. A tu jest różnie. A na tym polu jest w ogóle już Armagedon. Ale to się po tych żniwach wyrówna. Jak zbiorę soję, to tam rzucę wapno. Tutaj też chyba dorzucę, żeby dorównać sobie do... To jest siedemka kawałek, dobra. Żeby sobie dorównać do siedemki pH. Sobie dorzucimy. Jak się uda. Na automacie powinno się udać do siódemki dorzucić. A jak jest 6,5 to jest dobre, tak? Ale jak jest 6,75 to tak jakoś lepiej mi się czuje. Tak się czuję lepiej. Że wiem, że na pewno pH jest dobre. Azotu można dorzucić. No właśnie, jak tam z azotem stoimy? Z azotem stoimy po zbiorach... Co? 160 kilo? Nie, to... No tutaj najgorzej na rogach. W sumie dużo nie będę musiał dorzucić azotu. Po siewach. Wiedziałem, że przyzwoni, wiedziałem. Czyli to będzie już trzeci zbiornik, tak? Czyli były 2x8? Nie było 2x8. A może było 2x8? Nie wiem, czy były dwa pełne zbiorniki, czy nie. Ale jeden na pewno był. Jak tutaj mój rzepak wygląda? Elegancko, a jak tam z azotem? A zatem jest na maksa już dorzucony. No nie wszędzie, bo to jest 160 kg na górze, ale... A, bo to jest jej pyłasy, dobra. Ale dobra, to się da. Mam jeszcze 15 minut odcinka. Kurczę, wiecie co? Jak mam jeszcze 15 minut, to sobie wezmę New Hollanda, już niech on już sobie po prostu kosi. A ja sobie później dojadę. Niech on sobie już tam po prostu kosi. Tu mogłem sobie drogę przeciąć. Nie pomyślałem, ale się przejedziemy asfaltem się kawałek przejedziemy. O, daleko nie, nie to. Raz, dwa przejdzie. No. I on sobie już będzie kosił powoli tą soję. Ja tam nie muszę być na tym polu. Tam później tylko ogarnę sobie transport. O, przy okazji jak go puszczę. A tu jest ten, inteligentny włączony. Na inteligentnym niech robi, czy na zwykłym? W sumie tam jest kwadrat. No to... A, puszczę go na inteligentnym, niech objedzie to w koło. Na spokojnie. No i teraz mam elegancką autostradę tutaj wyciętą. No te kombajny to za szybkie nie są. 25 na godzinę. Ale spokojnie kupimy większy, lepszy. Także to będzie też szło inaczej. No i dobrze, i tutaj... Plon o procencie... A standardowo, tak jak zawsze na początku jest 60% chyba. O, jednak nie. 65% tu będzie. O, to będzie słabo tutaj. W sumie liczyłem się z tym, że będzie słaby plon, ale w sumie to pole nadrabia swoimi hektarami, tak?
No tam jest 5 hektarów aż. Pole nadrabia swoimi hektarami, także no. Wita. Także przy 65% i tak nawet dużo tego plonu będzie tam. Nie mogę mówić, że będzie mało, no bo nie wiem ile tego będzie, tak? Ale widzę, że nawet coś tam z tego będzie. Jakby robił przejazd, by miał tonę. A najprawdopodobniej tak będzie. Serio, te pole jest takie niebymiarowe, że dwa rządki słonecznika zostają? Tego się przejdziemy tymi dwoma rządkami teraz. No, on jedzie 900 kilo ma na przejazd, no to... Ja wiem. No, może być. Nie jest to najgorzej. Przecież najlepiej to też nie jest. Jak to będzie powiększone pole, to sama czyta to będzie fajnie już. To już będzie fajnie się tam robić. Przede wszystkim będzie dużo więcej czasu mi zajmowało ogarnianie sejwa, ale to... O, się nawet cieszę. W sensie cieszę, no. Bo przynajmniej będę wiedział, że po coś to robię, tak? Że po coś ten sejf ogarniam, tak? Że nie będzie takie... Ogarnę, bo muszę, tak? Ale przynajmniej będę wiedział, że już kasę będę czuł, już będę czuł kasę z tego pola. Jak tam będzie rzepak 1.20 na przykład. Chociaż i tak nie będzie, ale jakby był rzepak 1.20 to kozak by było. Bo by było kocur nawet bym powiedział. No. Także tu powoli. A to jest uschnięte, dobra. Bo nieraz się zastanawiam jak to jest uschnięte. I to tak przejeżdża kombajn. Ja się zastanawiam nieraz czy to... Czy header nie docina, czy... W sensie przystawka. Czy przystawka nie docina, czy to jest jednak uschnięte. Bo na tym słoneczniku akurat z tą teksturą to jest taka sama praktycznie, tak. Jest taka sama, także tutaj praktycznie nie ma różnicy, tylko że to są... Że to są takie... no, te łuski słonecznika widać. No, czy tam ziarenka, jak to woli. No, a po prostu jak jest uschnięte, to nie ma tych ziarenek. Ale to trzeba się bardzo dobrze przyjrzeć, żeby to w ogóle zobaczyć. No i lecimy. Lecimy, 125% cały czas. Ale będzie zmiana przystawki. O, musiałem już puścić tego kombajna, żeby on coś tam robił, tak? Weźmiemy sobie po prostu tego przyczepę. Metal Techa sobie wysypiemy tą pszenicę, co on tam ma. Wysypię tą pszenicę po prostu i sobie ją wezmę, tak? Do soi. Bo tej dużej nie będę potrzebował. Przyczepy. No, chłop już prawie kółko zrobił, także gitara. Nie będę potrzebował. Tej dużej nie będę potrzebował, tylko ważne, żeby słonecznik mi zabrała cały. Też cieszę się, jakby nie weszł ten słonecznik, tak? No ale to nie wiem, czy tyle da tego słonecznika. Przecież tam było 16, jak wysypałem kolejną ósemkę prawie. No to tam powinno być 20 parę ton już. A tu widzę, że będzie kolejna ósemka, czyli teraz już będzie pełna przyczepa. I parę ton zostanie. O, parę, tylko nie wiem ile. Jakby ten słonecznik tą przystawkę miał skręcony na 22, to by też szybciej szło, tak? Ale zapomniałem po prostu je skręcić. Nie wiem, czemu nie skręciłem. A powiem tak, bo ja nawet nie wiedziałem, że ona jest nieskręcona. Nawet nie wiedziałem o tym. O, bo ja tak wszedłem sobie na save'a, mówię, o, słonecznik to mówię, rach, ciach, ciach, szybko pójdzie i będzie skoszony, tak? No, nie obrócę. Także muszę się wyzywać. Jakbym chciał, to nie obrócę. 23,6, no czyli będzie 29 ton. Gdzie ja mam to jechać? Wiem, że gdzieś na dół, ale... cena słonecznika. W lewo. Słonecznik jest tu. Południowo-wschodni. Południowo-wschodni, czyli na dół. Tu. No to kawałek drogi będzie, ale to się da.
Na spokojniutko, to się da. Dobra, wysypał, wysypał. Także się przejedziemy, a te... Tutaj są dwa przejazdy, tu jest trochę więcej, czyli jakieś 6-7 przejazdów jeszcze zostało. No i dobrze, lecimy na skup. Lecimy na skup. Sprzedać ten słonecznik i będzie już kasiora. I z tej kasy kupimy sobie tego skauta. Bo powinno 12 tysięcy dać. Czyli powinno mieć 19, czyli jak kupię go, to powinien mieć 2000 jeszcze. No, to się da. No, Steyer ładnie już 51 godzin nabył. Trzeba będzie powoli myśleć nad nowym ciągnikiem tutaj. O, zapomniałem, że na skrzynię włączono. A to dobrze, przynajmniej szybko dojadę. No, ale poza odcinkiem będę starał się robić kontrakty na nawozy. Jak najwięcej tych kontraktów na nawozy w opór, żeby jak najwięcej mieć kasy. Do następnego odcinka postaram się mieć dużo kasy. Chyba, że będę nagrywał zaraz po tym. W sensie bez roboty, tak? Bo sobie praktycznie będę miał przygotowanego. Tylko tam sobie będę musiał dokończyć, ale... 80% ma kurde New Holland. Dobra, lecimy. Lecimy, dur. No i 30 minut będzie odcinka ze słonecznika koszenia. Kurde, trochę słabo. Ale ja nie chciałem soi kosić. To fajnie, żeby on sobie tam w tle działał. To mi najbardziej chodziło, żeby on sobie w tle działał. No i mamy już na skauta elegancko. Idziemy go kupić od razu, żeby nie zapomnieć. Ale on był w narzędzia różne. Mamy 29 tysięcy, to ładnie stare, bo są nieciekawe. Dobra, scout kupiony. 22,5 tysiąca? Elegancko dalej. A bo wiecie co? Żeby nie tracić czasu, ja sobie zrobię taki myk. Żeby po prostu nie tracić czasu na dojazd, nie? Rozumiecie? Bo cenne minuty są, bo jest 19.55 już. Dobra, dosyć tą trochę pszenicy. Jadzim kombajn wysypać, bo już pełny stoi. No, header na środku zostawiłem szybko, na spontanie. Na pewno chciałbym, żeby coś na słomę, tak? O, zobaczymy sobie cenę. Ups. Zobaczymy sobie cenę peletu, bo dodałem sobie tutaj pelet. Słomiasty jest ten z tyłu, tak? No, czyli 258 jest za pelet, no to jest... Kurczę, jakby nie patrzeć 4 razy więcej niż za ten, nie? On 4. 4? 70? 280? No prawie 4 razy. Więcej niż za słomę, tak? Czyli za słomę bym dostał przykładowo 10 tysięcy, a za pelet dostanę 40, tak? No tylko, że żeby mieć tonę peletu, to trzeba zebrać słomy 4, tak jakby tony. Bo ja sobie sprawdzałem pelet i z belki 4000 litrów dawało 900 litrów peletu. Wiedziałem, że skręci, bo to debil. No dobra, w sumie tu mogę zostawić kombajn. Kombajn. Dobra, pokosimy sobie chwilę. Na słonecznik klasę mogę poza odcinkiem skończyć, tak? Nie ATC, tylko Shift H. Sobie go wyłączymy. I będzie na zwykłym sobie klasownik jechał. Bo ma ładnie obcięty już dookoła. Znaczy, on by nie miał na zwykłym lecieć. A my sobie dokończymy ten słonecznik za chwilę. A nie chcę tutaj zbytnio działać na 10 dzisiaj. Coś wiem, nowe pole, ale nie chcę działać na nim.
Pewnie będą pytania, znaczy no nie będą pytania, ale to jak będę kupował tamte landy, to wam coś powiem. Takie ciekawe landy. Najprawdopodobniej będę chciał zrobić z polem numer 30 tak zwanym. 32 tutaj, takie duże pole, tą górę wygładzić będę. Będę siedział 5 godzin, no ale wygładzę ją, tak? Chcę zrobić takie po prostu, no od zera mają. Bo mi się podoba tamto pole, ich. Wiem, że to będzie kosztować za 2 miliony, ale... Ale dam radę. Chcę, żeby wam się podobała ta seria też. Jakieś tam swoje wyświetlenia pewnie będzie zbierać tę serię, jak to zawsze seria zbiera. Chociaż ostatnio to Felsbrun podupa trochę. Nie mówię, że robię dobre wyświetlenia, no bo nie robi. Ale Felsbrun, to myślę, że to jest do czasu, bo z tym... Bo to tak wszędzie jest po prostu. Z Osiną tak samo jest po prostu. Było taki moment, okres na moim kanale. Był. W grudniu, czy tam w listopadzie tamtego roku. Że jaki film bym prawie nie wrzucił. To robił po 56 wyświetleń. Na luzie. A teraz od stycznia coś się zadziało. I nie wiem dlaczego tak jest. Od stycznia coś się zadziało po prostu. I jaki film bym nie rzucił praktycznie. No teraz to się... Teraz to nie, bo teraz się troszeczkę to poprawiło. Troszeczkę się poprawiło. Ale tylko troszeczkę. Jaki bym film nie wrzucił, to i tak miało 10 wyświetleń. Czy to był Felsbrun, czy to była Osina, czy to było Polskie Gospodarstwo, czy to był timelapse? Jeden ciur, można powiedzieć, tak? Żeby nie przeklnąć. Jedno i to samo było. I tak było 10 wyświetleń, tak. A o Rafcie to już nie wspomnę. Bo na Rafcie to tam już w ogóle masakra. Tam tylko chyba dwa odcinki były takie, co miały tam powyżej 15 wyświetleń. Pierwszy miał chyba 20, a drugi miał chyba 17, coś takiego. A potem już... Czy to raz co odcinek 3, 4, 5? O! 5 wyświetleń. Ostatni raz co wrzuciłem 2 dni temu chyba? Tam 3? Hashtag 6, dopłynęliśmy do tej wielkiej wyspy takiej? No to miał... Miał 7 wyświetleń. Na łącznych wyświetleń mam 50 tysięcy. Wszystkich, mówię, przez te 4 lata prawie. Mam 50 200. 50 200 mam razem wyświetleń wszystkich. No, mogło być lepiej, nie? Ale jest... No, uważam, że jest nie najgorzej. Ja wiem, które filmy mi najwięcej porobiły. Zresztą wy też wiecie. Jak wejdziecie sobie na kanał, weźmiecie sobie zakładkę... najpopularniejsze po prostu. O, to tam będzie wszystko widać. Tam dwa filmy z Reala, z którego jestem w ogóle w szoku. Do dzisiaj, że to był tak prosty film. Zero montażu. Nic. Zero montażu. Tylko od razu świeżo z pola to było nagrane. Od razu było wstawione. I jakimś cudem to ma 1900 wyświetleń. Ten jeden film. A drugi ma 1300 prawie. Nie wiem, jak to się dzieje. A taki zmontowany film, co prawda tam tylko muzykę dodaję praktycznie, tam przycinam trochę scenę. Engine Sound, jak pamiętacie ten odcinek, co była orka poplonu. O, to on tam nawet ładnie, bo ma 600 wyświetleń, tak? No tam 4 mu chyba do 600 brakują, ale jest bardzo ładnie. No wieszczyce to, w sensie PRH wieszczyce orka, to już w ogóle elegancko mi się podoba. Bo tam było 650 chyba wyświetleń. Na 8 rsiewów było 500 chyba 50. Tam 560 wyświetleń jest. Także jest też bardzo fajny. Ogólnie jak film z Reala robi powyżej 200 wyświetleń, to jest dobrze. To jest nawet wręcz bym powiedział bardzo dobrze.
w sumie tą orkę, no to zrobiłem tak, że po prostu udostępniłem na fani marki John Deere, tak? Na tą taką grupę na Facebooku jest taka grupa, fani marki John Deere. O, i tam sobie wrzuciłem po prostu link do filmu. Kto nie widział, czy tam coś takiego napisałem? No, zapraszam do obejrzenia, coś takiego. No i to tak jakoś tak wyszło, że 30 apeczek się w górę zrobiło, tak? O, jakoś to powoli leci na tym YouTube. Suby tak średnio przybywają. Nie będę nic mówił o subskrypcjach, bo jak ja powiem coś, no to zaraz będzie unsub i nie będzie 900. I tak to będzie wyglądać. No 36 minuta odcinka. A nam zostały jeszcze 3 przejazdy do skoczenia. W sumie 2,5. No i po prostu po odcinku jadę sprzedać ten słonecznik i będę kończył. Tydzień chłop. Tak. Ja sobie pomyślałem, albo ja nie dowidzę, albo on zawinął. A czemu on tak zawinął? Nie wiem, co tu się stało. Czemu on tak zrobił? Nie wiem. Jak do tego doszło, ja nie wiem. Jakoś tak. A to nie, jednak przejedłem przejazd. Jednak się pomyliłem. A nie wiem, z daleka to jakoś się wydawało, jakby dwa przejazdy jeszcze były, a tu został jeden. A to psikus. No soli też elegancko widzę, że nawet będzie. A tam jest 5, no to już będzie 10 ton. A tam praktycznie nic nie ubyło tego pola. Znaczy no nie ubyło, no ubyło. Nie? 1/5 zebrana. No ale jak powiedzmy, że będzie te 40 ton z 5 hektarów, no to nie będzie tak. Nie będzie aż tak źle, nie? Jak na pierwszy raz. Przy plonie 65%. Mi się zdaje, że to nie będzie zły plon. Ciekawi mnie ten plon tutaj tego pola. Czy będzie 125? Nie, bo to jest dużo piaszczystego iłu. Dlatego to tak wygląda. No i dobra, i rozkładamy rurę. Mówię, jakby ten header był skręcony. To był odcinek z zbioru słonecznika nie trwał 40 minut, tylko by trwał 20 minut, tak? Bo to było 7 szybciej. To myślę, że 25 minut byśmy się uginęli. No, tylko że to jest 5 metrów, tak? No, 6 metrów tak zwane. To trochę... No, a tutaj jest ile? 2 hektary. No, gdzieś 2,5, nie? Bo ja trochę powiększyłem. Gdzieś 2,5 hektara słonecznika było. Nie wiem, ile tam było. Nie spojrzałem znowu, ile tam było do końca. Tam było 29, tu jest... No to 40 ton dało słonecznika. Dobrze, dawaj syp. Chodź, że nie holam, to jest to. Dobrze. Jak jesteś nie holam, tu to od razu się wysypie. Skoro już jesteś na miejscu. Tu do drogi można ładnie doorać. Także elegancja Francja. O, widzę, że drzewa się jeszcze nie zabarwiły. Albo jest wczesna jesień, no to tak jeszcze zielone są. Nie? Ale podejrzewam, że jakbym przeskipnął sobie jeszcze jeden dzień, na ten trzeci dzień, to już by były. O, ten kontrakt jest fajny. Ja go chyba będę robił. O, i nałożeń jest dużo. No, dużo. Jedno nałożenie, w sumie dwa. Ale te kultrowania chyba zrobię. Bo już mnie te kontrakty tutaj irytują, bo one już czekają, żeby je zrobić. Dobra, także. Jedziemy ten słonecznik jeszcze sprzedać. Ja tu puszczam pracowniczkę. A to co jest odsknięte? Jo. Puszczam pracownika, a jadę tą soję sprzedać. Soję, słonecznik. 10 ton, to elegancko. No tam było 29,5 i tu jest 10,5. O, czyli 40 ton dało. Także plon idealny. I tak widzę, że tutaj na felsbrunie ładnie to już idzie. Już ładnie się ta kabarynka kręci. No bo jest i...
To już się fajnie dzieje, bo jest i... No są fajne pola, tak? Teraz wreszcie jak będzie ta dziesiątka, to będzie trochę urozmaicona seria. Trochę więcej się będzie działo na polach. Będą sobie inne pola wreszcie wybierać, a nie tylko te trzy, tak? A jak będzie ten wiatrak postawiony, to też będzie inaczej. Bo już nie będzie... Czego nie będzie? Czego nie będzie? Już nie będzie tak... No będzie inaczej po prostu, no, bo będzie trzeba go objechać. To będą się pamiętać, żeby słonecznik siać. A może jak mi się uda z płodozmiany trafić, to by się na dziesiątce walnęło słonecznik, bo słonecznik jest bardzo dobry cenowo. Przez soja jest droższa, no ale soja po soi średnio, nie? Chociaż tam co będzie dorane, to będzie u góry, czyli na słonecznik 1,20 by było kozak. 1,20 i tam plony jakby było 100%, no to... To myślę, że by było dobrze. No i elegancko sprzedajemy tutaj to. I będziemy się żegnać z tego odcinka. 42 minuty będą. Syp, 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 syp. Dobrze. No i 8 tysięcy jeszcze dało, czyli mamy... Ile? 32 tysiące zarobiliśmy z tego kontrakciku. Kontrakciku. Z tego interesu zrobiliśmy 32 tysiące. Ze słonecznika. A 30. A to jednego głupiesy. 30 tysięcy. No to. Jak dało 30 tysięcy, to jest fajnie. Także no, jeszcze za soję da trochę. Ale to dopiero latem. A dopiero latem. Soi mam dużo nasiane także. Nasiane. Czy ja zjadam się... No, bleda, bo. Ja tylko zasiałem 19 i 20. Ale tak sobie przeglądałem pola. Co by tu można było kupić. Jak sobie ogarniałem tutaj tydzień temu chyba save'a. Około tygodnia. Nie jestem dokładnie w stanie powiedzieć, kiedy to było. No to myślałem, żeby kupić sobie dziewiątkę, tak? Kupić sobie dziewiątkę. I... Bo tutaj jeszcze obiec był, żeby go zebrać. Ale akurat padał deszcz. I mówię, że bardziej mi się dziesiątka opłaci. Po prostu dobra cel kredytu i dziesiątkę kupić, tak? O, tu jest karpa, to trzeba będzie pędzelkę zrobić. Że bardziej mi się opłaci zrobić, kupić dziesiątkę, bo jest soja. A z soi więcej wyjdę. Na plus także. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie mój kanał, wpadajcie na kolejne filmy. Trzymajcie się, cieplutko, cześć. A kolejny odcinek Feldruna postaram się wrzucić za... jak najszybszym czasie. Nie za dwa tygodnie, tylko postaram się wrzucić go na przykład za 4 dni na przykład, jak się uda. Jak się uda. No to na razie trzymajcie się, cześć.